Cześć, zapraszam Was na nowy tutorial i tym razem mamy lekko przydymioną powiekę w neutralnych brązach oraz złotą ruchomą powiekę i wyciągniętą kreskę. Makijaż oczu wykonałam z użyciem najnowszej czekoladki Makeup Revolution Chocolate Vice. Jeśli ten makijaż Wam się podoba, to zapraszam do oglądania dalej. I makijaż, zaczynam od makijażu oczu. I na powieki nakładam swoją ulubioną bazę, czyli cień w kremie Maybelline Color Tattoo w odcieniu Creme de Nude. I tą bazę aplikuję pędzelkiem, a następnie wklepuję i rozblendowuję tę bazę zwilżoną gąbeczką Blended. I przechodzę od razu do cieni i tutaj prezentuję kolorki najnowszej czekoladki Makeup Revolution Chocolate Vice i zaczynam od najjaśniejszego matowego beżowego cienia i matuję całą powiekę. Dzięki temu moja baza nie zbierze się w załamaniu, a cienie będę nakładać za chwilkę, gdyż najpierw wykonamy brwi i używam tutaj pomady z Inglota o numerku 12 i używam precyzyjnego pędzelka chińskiego, link do niego znajdziecie na dole w opisie. Koniec brwi postanowiłam nieco przyciemnić i pogłębić kolor, dlatego w tym celu używam linera z Vipery w odcieniu 06. Następnie wyrównuję brew od spodu korektorem Collection Last in Perfection, aby uzyskać ostrą krawędź, wyczyścić tę brew i też ją jednocześnie troszkę rozświetlić. A na końcu przyczesuję brwi żelem z Essence Little Eyebrow Monsters. I przechodzę do makijażu oczu i używam średniego matowego brązu z tej paletki w ciepłym odcieniu i aplikuję ten brąz powyżej mojego załamania i używam pędzelka Bidellium Tools o numerku 785. Następnie dokładam tego cienia, aby uzyskać lepszą pigmentację i dalej blenduję. I przechodzę teraz do takiego ceglastego cienia z tej paletki i ten cień zawiera w sobie drobinki, ale jest tych drobinek naprawdę niewiele, więc de facto na skórze one nie są widoczne. I ten cień nakładam w samym moim załamaniu i używam pędzelka Hakuro H77. I kolejnym cieniem z tej paletki jest taki piękny, złoty, perłowy odcień, bardzo mocno napigmentowany. I ten cień aplikuję spłaszczonym pędzelkiem na całą ruchomą powiekę. I pędzelek, jakiego używam, to Bidellium Tools o numerku 772. I dokładam tutaj tego cienia, aby uzyskać jak najlepszą pigmentację. Natomiast staram się to robić bardzo ostrożnie, bo ten cień lubi się bardzo osypywać. Zresztą wszystkie cienie z tej paletki tutaj mocno się osypują. I ostatni cień z tej paletki to matowy, najciemniejszy brąz i ten cień aplikuję takim już bardziej precyzyjnym, zbitym pędzelkiem i aplikuję go w zewnętrznym kąciku mojego oka i staram się nakładać ten cień takimi steplującymi ruchami, aby uzyskać jak największą koncentrację tego cienia, a następnie przechodzę do delikatnego jego rozblendowywania. I ten cień również przeciągam w kierunku wewnętrznego kącika i chcę w ten sposób jakby pogłębić moje załamanie i w ten sposób nadać większej trójwymiarowości moim oczom. Następnie wracam do poprzedniego pędzla Hakuro i blenduję cienie powyżej załamania, chcąc uzyskać jak najładniejsze przejście kolorów. Następnie przechodzę do jeszcze większego pędzla do blendowania, czyli mojego poprzedniego pędzla Bidellium Tools 785 i blenduję cienie jeszcze powyżej, tuż pod moim łukiem brwiowym. Teraz czas na kreskę i używam tutaj zaufanego eyelinera z Maybelline Eye Studio Last in Drama w odcieniu Black, czyli czarnym. Kreskę wyprowadzam pędzelkiem Maestro 660 w rozmiarze 6. Z kolei resztę kreski uzupełniam już takim bardziej precyzyjnym i prostym pędzelkiem i jest to również pędzelek Maestro, natomiast nie jestem w stanie podać numerku, gdyż wszelkie napisy z trzonka zostały starte. I bardzo ważny jest tutaj u mnie element, aby uzupełnić wszelkie jasne prześwity między rzęsami oraz podkreślić górną linię wodną na czarno.
Zanim przejdę do nałożenia podkładu, oczyszczam twarz płynem dwufazowym z Nivea z osypanych cieni. I tak wygląda właśnie brudny wacik. Przechodzę do wytuszowania rzęs, a następnie twarz nawilżam serum Colistar Nero Sublime i robię to zanim aplikuję rzęsy, gdyż w tym czasie to serum ma szansę się wchłonąć. Aplikuję rzęsy Ardell Demi Wispies i przechodzimy do makijażu twarzy. Mieszam podkład Pupa Like a Doll w odcieniu 030 z mikserem z NYXa w odcieniu białym, aby uzyskać odpowiedni odcień. Podkład rozprowadzam zwilżoną gąbeczką Blended z stemplującymi ruchami. Pod oczy oraz wewnętrzne kąciki nakładam korektor Collection Last Imperfection w odcieniu Fair i wklepuję również zwilżoną gąbeczką Blended. A we wewnętrznych kącikach posługuję się tutaj już takim skośnym pędzelkiem typowym do aplikacji korektora. I nakładam w niewielkiej ilości korektor LA Girl HD Pro Conceal w odcieniu porcelanowym na środek policzków, środek brody i środek czoła, aby te miejsca troszkę rozświetlić, a na policzkach, aby ukryć zaczerwienienia. Następnie przechodzę do zagruntowania całości i używam krzemionki oraz talku i są to półprodukty zakupione na kolorówce. Pędzla, jakiego tutaj używam, to Hakuro H14. A tutaj już sięgnęłam po większy pędzelek i jest to Hakuro H56. I wracam teraz do dolnej powieki i używam najciemniejszego matowego brązu z paletki Chocolate Vice i precyzyjnym pędzelkiem aplikuję ten cień, zaczynając od zewnętrznego kącika, kierując się do wewnątrz. I tutaj staram się delikatnie połączyć moje dolne cieniowanie z górnym cieniowaniem powieki. Następnie przechodzę do jaśniejszego matowego brązu i pędzelkiem Inglot 10S blenduję ten cień od spodu. Dzięki temu uzyskam bardzo ładne przejście kolorów. Precyzyjnym pędzelkiem nabieram jasny perłowy cień i aplikuję go we wewnętrznych kącikach, aby rozświetlić spojrzenie. A na dolną powiekę od wewnątrz nakładam ten sam złoty perłowy cień, który wcześniej wylądował na ruchomej powiece. Linię wodną pokreślam kredką z kreolanu Kajal beżową. Tuszuję dolne rzęsy tuszem Evelyn Extension Volume. I przechodzę do modelowania twarzy i używam tutaj paletki do konturowania Makeup Revolution Iconic Lights and Contour Pro. I chwytam za pędzelek Bidelium Tools numerek 942 z serii Maestro. Jest to pędzelek do nakładania różu, ale też świetnie sprawdza się i do konturowania. I z użyciem jasnego, chłodnego bronzera zaczynam konturować twarz. Z kolei przechodzę do cieplejszych brązów i z użyciem mojego ulubionego pędzla Bidelium Tools serii Green Bamboo numerek 990 modeluję twarz, czyli zaznaczam czoło oraz boki twarzy. Teraz czas na róż i jest to róż mineralny, rozświetlający marki Lili Lolo w kolorze Cherry Blossom. I jest to przepiękny, rozświetlający róż, który w odpowiednim oświetleniu i pod odpowiednim kątem mieni się na wiśniowy. I czas na rozświetlacz. Jest to rozświetlacz z paletki do konturowania, której przed chwilą używałam, z Makeup Revolution Iconic. I jest to przepiękny rozświetlacz, który nie zawiera w sobie drobinek i daje efekt mokrej tafli wody, mokrego policzka. I ten produkt bardzo przypomina mi rozświetlacz w sztyfcie z Golden Rose, bo daje takie samo, a raczej bardzo podobne wykończenie.
I przechodzimy do ust i chciałam tutaj nałożyć matową, intensywną, bordową pomadkę. Jest to pomadka ze Slika w kolorze Vino Tinto i niestety bardzo rozczarowałam się tą pomadką, bo okazało się, że pigmentacja jest bardzo słaba i tutaj już nawet nałożyłam 3 warstwy, aby osiągnąć jak najwyższą pigmentację, ale nie byłam zadowolona. Tak więc postanowiłam ją zmyć i nałożyć coś zupełnie innego. I postawiłam na jasną pomadkę i jest to pomadka matowa z NYXA Soft Matte w kolorze London. I usta obrysowałam najpierw konturówką Mislin w odcieniu 142, a następnie usta pokryłam tą właśnie pomadką. I tak prezentuje się mój makijaż i pomimo nieudanej próby użycia pomadki matowej ze Slika, myślę, że efekt końcowy wyszedł bardzo fajnie. Jeśli ten film Wam się podoba, to oczywiście zapraszam Was do kciukowania. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!